Znaczy się powiem tak, bardzo dobrze układa nam się gra z środkami od początku meczu. Ciężka hala, ciężki teren, trochę do skrzydeł miałam problemy, żeby grać te piłki, więc w sumie dobrze, że tak wyszłyśmy. Trener ratował skład, dobra zmiana Martyny Łukasi, Karolina Goliat zrobiła swoje. Myślę, że mogłyśmy stąd wywieźć nawet 2 punkty, odrobinę szczęścia w drugim secie, w tiebreaku. No ale mówię, przed meczem brałybyśmy na pewno w ciemno ten 1 punkcik, bo przeciwnik mocniejszy, silniejszy, dużo bardziej doświadczone zawodniczki. Mogło być lepiej, ale cieszy nas to, co mamy i punkcik do punkcika tak zbieramy w tym sezonie. No myślę, że mamy na tyle młody skład, że nawzajem się uzupełniamy i po prostu, która zawodniczka danego dnia jest w lepszej dyspozycji, ta gra i ta wnosi coś nowego do drużyny. To, że dałyśmy radę w takim składzie, to brawo dla nas, fajnie, cieszymy się. I jeszcze mamy do końca 2 mecze i na pewno będziemy walczyły, żeby jak najlepiej zakończyć ten sezon. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, bo w tamtym sezonie bardzo długo to trwało, jak grałyśmy z Legionową. I wydaje mi się, że to po prostu każda drużyna walczy cały sezon o to, żeby być na jak najwyższym miejscu. I każdy mecz jest ważny, walka o punkty, a nie gdzieś tam w końcówce, że jeszcze można, tak jak było 1-8 na przykład, że można wskoczyć gdzieś tam na wyższe miejsce, na dużo wyższe, a sezon sobie przebiegać. No właśnie w tym sezonie, szczerze mówiąc, każdy mecz, nie wiadomo jaki będzie wynik. Tak różne wyniki mamy, że tak naprawdę chyba tylko Chemik Police jest takim pewniakiem ligowym. Ostatnio im się udało jeden mecz przegrać. Ale tak to każdy z każdym walczy, bo czy z Budowlanymi nasz mecz na 3-2 potrafimy jakby każdemu się postawić i to jest fajne. No wiadomo, zdarzały się też gorsze spotkania, ale myślę, że to z każdego coś wynosimy, każdy nas coś uczy. Ja cały sezon gram, już drugi sezon i dla mnie to jest na pewno duże doświadczenie. No i mam nadzieję, że przez to po prostu będę szła ciągle do przodu. Szczerze mówiąc, stresik był troszeczkę przed tym meczem, tak jak już wiadomo. No tyle meczy gramy, że zawsze każdemu spotkaniu towarzyszy jakieś tam emocje, ale kiedy prawie ponad 9 tysięcy ludzi kibicuje, no to aż tam serducho gdzieś czasami mocniej bije. Fajnie, że udało nam się wygrać właśnie ten mecz i no na pewno nie zapomnimy wspomnienia. Na pewno tak, no w Legionowie myślę, że te 2 lata bardzo dobrze spędziłam i też super dla mnie doświadczenie, bo miałam okazję grania w Sopocie, wiadomo jaki był zespół, dużo silniejszy. No a w tym sezonie gram dla swojego miasta i to mnie bardzo cieszy i oby jak najdłużej. Chciałabym z jak najlepszej strony się ciągle pokazywać, po prostu żeby klub był mną zainteresowany. No i mówię, to jest moje miejsce jakby na mapie Polski, nie wyobrażam sobie mieszkać gdziekolwiek indziej. No na pewno trener Piotr Landerek był z nami obecny na każdym treningu, więc jakby kontynuujemy dalej to, co rozpoczęliśmy. Zmiana trenera zawsze jest jakimś takim bodźcem, impulsem do drużyny, żeby po prostu coś nowego. I pomogło, jak widać, wygrałyśmy wzmuszoną, tutaj też ważny punkt. No właśnie wydaje mi się, że przez sezon po prostu każdy mecz, w każdym spotkaniu wychodzimy coraz pewniejsze, coraz lepiej to wygląda. Na pewno tak. Myślę, że do walki z czołówką jeszcze troszeczkę nam brakuje mimo wszystko. No na pewno, gdybyśmy miały szansę powalczyć o wyższe miejsca, to byśmy to teraz zrobiły.
Znaczy, co dla mnie priorytetem było na pewno granie po tym, kiedy odchodziłam z Sopotu, bo już to, co miałam się nauczyć od starszych dziewczyn, tak się mówi, że to nowe doświadczenie, że ma się obok starsze zawodniczki, że treningi na wyższym poziomie, no to wszystko na pewno prawda, ale jak przyjdzie co do czego i po prostu samemu trzeba prowadzić grę, samemu wyjść i zdobywać te punkty, to jest zupełnie co innego. Więc patrzę po prostu na zespoły, w których mam okazję grania, żeby się rozwijać, bo nie ma lepszej opcji niż bycie na boisku, przebywanie, uczenie się na własnych błędach, więc no mówię, jeszcze jestem w miarę młodą zawodniczką, choć te latka już uciekają i w tym zespole, jak już się mówi, która jest najstarsza i wychodzi na to, że ja, to jest takie oj, już trzeba troszeczkę od siebie wymagać, gdzie no myślę, że jakbym poszła do każdego innego zespołu, to byłabym dalej tą jedną z młodszych zawodniczek, więc to jest na pewno fajne, bo odpowiedzialność duża, większa jest na mnie. A jak dalej potoczy się moja kariera, to zobaczymy. Chciałabym być jak najlepszą piłkarką i do tego dążę.